właśnie możecie zobaczyć, to zupełnie nowy system tak zwanego pingowania, jaki znalazł się w grze WW3, przy okazji bardzo podobny do tego znanego nam z Apex Legends. Mówiąc wprost, jest to niezwykle przydatny sposób szybkiego oznaczania pozycji wrogów, wydawania rozkazów naszej drużynie lub oznaczania ważnych miejsc. Attack Objective Alpha 1! Oprócz tego gra otrzymała także Camrose Menu, a więc bardzo fajnie zaprojektowane menu wyboru komend, podobne do tego, jakie widzieliśmy w grach serii Battlefield oraz World of Warships, ale jest znacznie bardziej rozbudowane. Jednak szczerze mówiąc, to nie tego typu dodatki sprawiają, iż gra Studia The Farm 51 zasługuje ostatnio na szczególną uwagę. Dzieje się tak za sprawą najnowszej aktualizacji, która ku mojemu zaskoczeniu oferuje zupełnie inny poziom pod względem jakości działania. I to właśnie pod tym kątem przyjrzymy się grze ponownie. Posłuchajcie. Zacznę może od faktu, iż regularnie co jakiś czas sprawdzałem, jak działa gra na normalnych serwerach. Pomimo iż teoretycznie działała u mnie w około 60 klatkach na sekundę, prezentowała się tragicznie. Ciągłe przycinki, spadki wydajności, problemy serwerowe i lagi powodowały, że rzucałem pod nosem mięsem na lewo i prawo, chyba nawet dosadniej niż Szymon przy nagrywaniu kwestii dialogowych. Jednak ostatnio trafiłem na testową wersję gry, a więc na wersję PTE, gdzie przed wypuszczeniem aktualizacji są one najpierw testowane. Postanowiłem zagrać, przetestować i powiem wam tak. Wygląda na to, że będzie naprawdę dobrze. Okej, ale skupmy się w takim razie na konkretach i rzućmy sobie okiem na to, co zaoferuje ta aktualizacja. Pierwsza i najważniejsza sprawa to optymalizacja. Cała reszta ma dla mnie wartość drugorzędną. Tę wersję gry od poprzedniej dzieli naprawdę przepaść, jeśli chodzi o płynność działania. Postać podczas rozgrywki porusza się znacznie lepiej, bez mikroprzycięć. Nie rzuciło mi się w oczy także skokowe poruszanie się pojazdów i postaci, co było do tej pory bolączką tej gry, gdyż strasznie irytowało. Jeśli wciąż występuje, to na znacznie mniej zauważalnym poziomie. Pod tym względem jest naprawdę znacznie lepiej. Bezpośrednim efektem poprawy gry od strony płynności działania jest znacznie lepszy gunplay, a więc to, jak wygląda wymiana ognia z przeciwnikiem. Jest po prostu przyjemniej i bardziej skupiamy się na walce z wrogiem niż ze sterowaniem. Są to rzeczy, które stosunkowo ciężko opisać, ale po prostu czuć. I cieszę się, że studio podjęło decyzję, aby najpierw popracować nad optymalizacją, a dopiero potem nad zawartością. Kolejne usprawnienie, które zauważyłem, związane jest z kolizją postaci z wybranymi obiektami na mapie, a także animacją pokonywania przeszkód terenowych. Na potrzeby tego filmu zrobiłem więc mały test, w którym chciałbym pokazać wam, jak wygląda to od strony praktycznej. Test polega na wskakiwaniu z pełną prędkością do budynku i wyskakiwaniu z niego. Coś, co mnie irytuje w grach tego typu, to brak płynności pomiędzy biegiem naszej postaci, a momentem, gdy włącza się animacja pokonywania przeszkody. Jako ciekawostkę powiem wam, iż gra Battlefield 5 miała z tym problemy od premiery i dopiero teraz sobie z tym poradzono. Zobaczcie, jak wygląda to w grze WW3. Nie wiem jak wy, ale ja widzę tu całkiem niezły poziom wykonania, który choć potrzebuje kilku szlifów, to wygląda obiecująco. Kolejną nowością jest system pingowania, więc oznaczania wrogich żołnierzy, miejsc, punktów na mapie, połączony z automatycznym wydawaniem komend i rozkazów. W tym wypadku twórcy inspirowali się grą Apex Legends, a system działa bardzo podobnie. Oznaczyć pozycję wroga możemy za pomocą podwójnego szybkiego wciśnięcia klawisza X. Co bardzo ważne, znacznik nie przykleja się do wroga, ale oznacza jego ostatnią znaną pozycję. Takim samym sposobem oznaczamy dla przykładu punkt na mapie i wydajemy rozkaz ataku. Zobaczcie małe porównanie gry WW3 oraz Apex Legends, jeśli chodzi o działanie tej mechaniki. Contact with target.
Attack objective A2. Enemy spotted. Attack objective Alpha 1. Hemlock here. Kolejna nowość to tak zwane Camrose Menu. Przytrzymujemy klawisz X, a następnie z menu wybieramy komendę, którą potrzebujemy. Można teraz oznaczać lokacje wewnątrz świata gry, a mówiąc dokładnie, pozostawić po oznaczeniu marker lokacji, aby pokazać swoim towarzyszom broni, na co patrzymy, dać wskazówki do celu lub po prostu oznaczyć wartościowe rzeczy na mapie. Klikamy wówczas dwukrotnie X. Opcje radialnego menu można wybrać myszką lub odpowiednimi klawiszami. Co ciekawe, przypomina mi to menu komend, jakie znajdziemy w grze World of Warships. Zresztą sami rzućcie okiem. Oprócz tego do gry trafił ciekawy pojazd, będący przy okazji mobilnym punktem odradzania. Jest to specjalny pojazd piechoty, którego możemy zabrać z naszej bazy. Jeśli pozostawimy go w bezpiecznym miejscu na mapie, będzie stanowił świetny punkt odrodzeń dla naszej drużyny. Prezentuje się on właśnie tak. Na koniec mała ciekawostka. Zobaczcie małe porównanie gry Battlefield 5 oraz WW3, jeśli chodzi o dosyć oryginalny widok z pierwszej osoby. Zwróćcie uwagę na nogi naszej postaci i jakość wykonania. Z lewej strony mamy potężną firmę z ogromnymi możliwościami i najlepszych specjalistów. Z drugiej natomiast niewielkie studio z Gliwic, które całą grę tworzy od podstaw. Która z gier w takim razie prezentuje lepszy poziom, jeśli chodzi o detale, proporcje i właściwe ukazanie perspektywy? Dla mnie odpowiedź jest prosta. W tym materiale mogliście zobaczyć rozgrywkę na nowych mapach, takich jak Smoleńsk oraz Poliarny. Swoją drogą mapa Smoleńsk chyba najbardziej przypadła mi do gustu. O samych mapach oraz o innych nowościach, takich jak dla przykładu bezzałogowy śmigłowiec bojowy, opowiem Wam już w kolejnym odcinku. Podsumowując to muszę przyznać, iż mocno zaskoczyła mnie jakość samej poprawki i fakt, jak wiele pracy studio włożyło, aby gra działała na odpowiednim poziomie. Szkoda, że właśnie tak nie wyglądała od samego debiutu wczesnej wersji, bowiem na twórców nie wylałaby się rzeka krytyki i teraz grałoby znacznie więcej osób, ale moim zdaniem trzeba docenić tu fakt, z jaką determinacją i sercem podchodzą oni do swojej pracy. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ale ja uważam, że nie powinniśmy oceniać kogoś negatywnie tylko dlatego, że coś mu nie wyszło i popełnił błąd, ale bardziej w kategorii, co zrobił, aby ten błąd naprawić. Musimy mieć też na uwadze, że jest to studio, które swoje doświadczenie dopiero zdobywa na tym polu. Czy im wyjdzie? Nie wiadomo, ale myślę, że warto kibicować i trzymać za nich kciuki. A tymczasem z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.